Witam serdecznie po meczu w Sicinach, gdzie Korona podejmowała w meczu wyjazdowym Wiktorię Siciny. Wynik 15-0. Ze mną jest Łukasz Janaszkiewicz, strzelec pierwszego gola w meczu. Wielki powrót, pół roku pauzy. Łukasz się zdecydował, żeby wrócić i pomóc drużynie w awansie do klasy okręgowej. Łukasz, jakbyś mógł tutaj ocenić w dwóch, trzech zdaniach to, co się wydarzyło na boisku? Wiadomo, nasza dominacja totalna, tego żeśmy się spodziewali. Na plus na pewno boisko, to co było przed meczem powiedziane. Oczywiście są i minusy tego meczu, bo do chyba tam 50 minuty, nie wiem, albo żeśmy sobie olali ten temat, albo podeszliśmy za lekko, nie w naszym stylu, ale później widać, dodaliśmy gasu. Tym oni byli w 10 też, no nie oszukujmy się, tak. Było nam dużo, dużo łatwiej. No i te 15 to taki, no... Łukasz, no, jakbyś porównał dwie murawy, czyli tak, jest jeden powiat Góra, gmina Niechlów robi taki obiekt, ładne szatnie w Niechlowie, tutaj w Sicinach, murawa Igiełka, a gmina Góra, murawa u nas jaka jest widać. Jak się grało na takiej pięknej murawie? Powiedzmy sobie szczerze, nie? Boisko, to co było tutaj 3 lata temu, 5, no to w tej chwili no, świetnie wygląda, świetnie, fajnie. Wiadomo, gdzieś tam są te kępy, ale boisko, jeżeli to ludzie bez pensji, bez niczego przygotowują, no to duży plus dla nich, nie? Bo świetnie, murawka świetnie. Jest piękna. Świetnie, świetnie. Łukasz, za tydzień zagramy pierwszy mecz w Górze na stadionie miejskim. Będziemy podejmować LZS Komorniki. Czy według ciebie to będzie jakiś problem dla nas? Bo w sumie gramy niby u siebie, ale jednak w Górze. Chociaż z drugiej strony boisko w Górze można traktować jako swoje. Jak ty uważasz? Uważam, że to boisko nam tylko pomoże. Wiadomo jaki mamy styl, mega ofensywny. Szybkie skrzydła, świetny napastnik też na przodzie, Krzysiu. Więc takie boisko nam tylko może pomóc. Na pewno nam nie przeszkodzi, tak jak u nas w domu. Więc liczymy, że będzie dobrze. I na koniec cię zapytam, bo jest można powiedzieć wielka czwórka. Korona Czernina, Gwardia Białęka, Sparta Przedmoście i Odra Chobienia. Kto według ciebie będzie dla nas najgroźniejszym rywalem? Czy mocno wzmocniona Gwardia? Czy Sparta, czy może niedoceniana Odra Chobień? No jak dla mnie to nie ma co patrzeć. Te trzy zespoły są mega silne i trzeba się skupić na meczach z nimi, bo wiadomo ten piąty zespół, czyli tam chyba Przemków, ma już chyba 11 punktów, tak, czy 13. Tak. Także skupić się na tych trzech przeciwnikach, moim zdaniem na jednym poziomie są. Mega silni, no i mecze między nami będą decydować. Jeden plus, że zawsze mamy, Przedmoście zawsze ma przeciwnika przed nami, kolejkę. Czyli będziemy wiedzieć mniej więcej na... W piątej kolejce jest bardzo ciekawy pojedynek. Gwardia Białęka podejmuje Spartę Przedmoście. Tam już się sporo wyjaśni, kto w jakiej jest dyspozycji. Dokładnie. I to jest chyba dla nas chyba plus, nie? Że Przedmoście zawsze ma przeciwnika przed nami, a my kolejkę później mamy na tego samego. Na zakończenie, Łukasz, gratuluję podjęcia właściwej decyzji, czyli powrotu w szeregi Korony Czernina. Jeszcze raz wielkie dzięki. Czy właściwie to się okaże, odchodząc na lato, tak? No pół roku miałeś pauzę. Przed chłopakami postawiłem cel, że mają zdobyć komplet punktów na jesień. No nie udało się, no trzeba pomóc. I musiałeś wrócić. Musiałem, bo nie zdobyli kompletu. Celów moich nie spełnili, więc jestem. Coś tam pomogę, oczywiście już nie tyle co trzeba, ale cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że chłopacy też się cieszą. Wielkie dzięki, Łukasz. Moim Państwa gościem był Łukasz Janaszkiewicz, LZS Korona Czerlina. Dzięki. Dziękuję. Witam ponownie z pięknego boiska w Sicinach. Tym razem ze mną jest Adrian Zarzycki, kapitan zespołu LZS Korona Czerlina. Witam Cię, Adrian, bardzo serdecznie. Dzisiaj pauzowałeś za żółte kartki. Byłeś tam na ławce, obserwowałeś. Jakie były Twoje wrażenie z dzisiejszego spotkania? Przypomnę tylko, że Wiktoria Siciny uległa Koronie Czernina 0-15. Tak, dokładnie. Spodziewaliśmy się wysokiego wyniku po tym, co widzimy w ostatnim czasie w Sicinach. Przebudowa całkowita zespołu. Wszyscy wymienione, praktycznie cała jedenastka i po prostu cała kadra Wiktorii. Spodziewaliśmy się tego wysokiego wyniku, no ale jeżeli by można było popatrzeć z boku boiska, no nasza postawa nie powalała. No,
dużo niedokładności w tym boju na boisku było. No i podejście chyba było nie do końca, byliśmy skoncentrowani. Zlekceważyliśmy chyba trochę rywala. Choć wpadło 15 bramek, to zdecydowanie w tym meczu powinniśmy dużo lepiej wyglądać. Adrian, jakbyś mógł porównać te dwa obiekty, czyli tak, gmina Niechlów, gmina Góra, jeden powiat, tutaj jest bardzo dobre boisko, no niestety w Czerni nie mamy takiego obiektu. Jakbyś ocenił tutaj tą murawę, która tutaj była na tym spotkaniu? Gram tu już kilka dobrych lat i murawa od X czasu tutaj była fatalna, a dzisiaj widzimy naprawdę dobrą murawę. Gęstą, zasianą trawę i naprawdę piłka było widać w meczu, że można było nią poklepać. W przeciwieństwie co do nas, u nas było na odwrót, my mieliśmy bardzo ładną murawę, no ale niestety pewne osoby i pewne rządy czegoś tam nie dopilnowały, no i wyszło jak wyszło. Nie będę się wypowiadał, bo mamy obietnicę pani burmistrz, że będziemy mieli zrobione murawę, więc na to czekamy. Nie będę teraz komentował i negował pani burmistrz, bo obiecała nam, że nam zrobi murawę, więc czekamy na działania jej. Ja też właśnie tylko chciałem wspomnieć, że ma być zrobione nawodnienie na boisku w Czerlinie, także wszyscy kibice i mieszkańcy Czerliny czekają z niecierpliwością, kiedy zespół będzie mógł zagrać na nowym, można powiedzieć, boisku, ale to pewnie nie wydarzy się wcześniej niż w przyszłym roku. Adrian, wróćmy teraz do bieżących wydarzeń. Za tydzień gramy z Komornikami, LZS Komorniki. Będziemy ich podejmować na boisku w Górze. Czy według ciebie to będzie dla was jakiś, znaczy dla rywala, handicap, bo powiedzmy będziemy grali niby u siebie, ale jednak nie u siebie. Jak ty to ocenisz? Ja uważam, że to handicap będzie zdecydowanie dla nas, bo nie mamy co ukrywać. Mamy jedną z najlepszych kadr i zespół w lidze. No, my jesteśmy liderem, no i wygrywamy praktycznie ze wszystkim. No, jedno potknięcie mieliśmy na jesień, no i my, to będzie dla nas handicap, bo każdy dobrze wie, że Czerlina na wyjazdach gra naprawdę dobry i ładny dla oka futbol, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w Czerninie, bo gramy typową lagę, bo inaczej się u nas nie da grać. Tak samo słyszymy to od drużyn przeciwnych, jak możecie grać u siebie taką lagę, wy jedziecie na boisko przeciwnika i gracie taki świetny futbol, jak na zespół A-klasowy, nie? Więc ja uważam, że jeżeli będziemy grali w Górze na ich stole, to dużo, dużo nam to pomoże. Na koniec, Adrian, mamy trzech głównych rywali. Gwardia Białęka, Sparta Przedmoście, Odra Chobienia. I oczywiście my będziemy się liczyć o awans, walce o awans. Kto według ciebie będzie najgroźniejszym rywalem? Czy ta wzmocniona Gwardia, czy bardzo mocna kadrowo Sparta z trenerem Przybylskim, czy może mniej doceniana i mniej się mówi o Odrze Chobienia, ale tam jest bardzo dobry zespół i bardzo dobry trener pan Wałowski? No tutaj ciężko co powiedzieć. Ja jestem tak zmobilizowany i cały nasz zespół, że my nie myślimy o przeciwnikach, tylko o naszym zespole i wiemy o tym, że jeżeli my wygramy wszystko i nie popełnimy jakichś głupich błędów, no to nikt nas nie zaskoczy, bo naprawdę mamy bardzo mocną kadrę. Choć nie ujmując drużyną takim jak Białęka, bo też tam podobno przyszło dwóch czy trzech dobrych zawodników. Z tego, co gdzieś tam dobiegają głosy, Przedmoście gdzieś tam straciło prezesa i trochę się posypało. Chociaż jeszcze po wynikach to nie widać. No faktem, no dwie pierwsze kolejki mieli z Sobinem i z Sicinami, tak, więc tam rywale. Czekamy, Adrian, na piątą kolejkę. Mecz Gwardia Białęka kontra Sparta Przedmoście. Już tam będziemy coś więcej wiedzieć. Dokładnie. No chociaż w zeszłej rundzie też Białęka pokonała Przedmoście, tak. No ale jednak gdzieś tam później potraciła punkty, Chociaż no mówię, to wszystko boisko. Na pewno te cztery, Adrian, moim zdaniem te cztery zespoły będą się biły do końca awans. Znaczy zdecydowanie, no w walce o awans już nie ma innych przeciwników jak dla nas, jeżeli chodzi o Przedmoście, Białękę i tak mówię, Chobień, bo no reszta już odbiegła od stawki i te cztery drużyny na pewno powalczą o awans. My jesteśmy trochę na lepszej pozycji, no bo jesteśmy liderem, mamy przewagę 3 punktów nad drugim zespołem i 5 nad trzecim, więc tak, no 6 nad Białęką, ale tak naprawdę 7, bo bezpośredni mecz wygrany dosyć wysoko, więc no zobaczymy jak to będzie. No, dokładnie, no ale mówię, to tylko te 4 zespoły mogą nam zagrozić i w walce o awans i to tyle. Wielkie dzięki, moim Państwu gościem był kapitan LZS-u Korony Czerlina, Adrian Zarzycki. Dzięki, Adrian. Dzięki.